truskawek to jedno z najmilszych wspomnień lata zamkniętych w słoiczku. Na ten słodki, intensywnie czerwony i wyrazisty w smaku syrop możemy znaleźć wiele zastosowań. Zimą smakuje idealnie. Poznajcie nasz drugi sprawdzony sposób na przygotowanie soku z truskawek bez konieczności pasteryzowania. Zapraszamy! Dzień dobry! Tak jak obiecaliśmy, w dzisiejszym odcinku pokażemy Państwu nasz drugi sprawdzony sposób na przygotowanie soku z truskawek na zimę. W tym celu posłużymy się naszym niezastąpionym słoiem wielofunkcyjnym o pojemności 5 litrów. Dziś zrobimy sok z 3 kg truskawek i 1,5 kg cukru. Oczywiście kwestia proporcji cukru i truskawek zależy od naszych upodobań, jednak musimy pamiętać, że cukier jest naturalnym konserwantem i jego odpowiednia ilość zapewni nam to, że sok nie będzie się psuł, mimo że nie będziemy go pasteryzować. Truskawki wsypujemy do słoja partiami na przemian z cukrem. Truskawki zasypane cukrem zakręcamy i zostawiamy na kilka godzin w ciepłe miejsce lub najlepiej na całą noc, aby puściły sok. Następnego dnia, gdy truskawki puszczą nam już sok, zawartość słoja przekładamy do garnka. Zawartość garnka będziemy teraz zagotowywać. Truskawki z cukrem mieszamy, aby cukier dobrze się rozpuścił. I tak doprowadzamy je do zagotowania. W tym czasie możemy już sobie przygotowywać słoiczki. Pamiętajmy, aby słoiczki były czyste i koniecznie wyparzone. Dlatego w tym celu można już wcześniej włożyć je do zimnego piekarnika, nastawić temperaturę na 110 stopni i od momentu uzyskania pożądanej temperatury wyparzamy słoiczki przez 25 minut. Kiedy truskawki z cukrem zaczną nam wrzeć, gotujemy je jeszcze około 5 minut, po czym truskawki odcedzamy lub wyjmujemy łyżką cedzakową i sam sok gotujemy jeszcze około 2 minut. Nasz sok jest już gotowy. Będziemy go teraz przelewać do ciepłych słoiczków. Ja wybrałam sobie słoiczki o pojemności 200 i 314 ml, do których mam zakrętki z owocowym wzorem. Podczas nalewania pomogę sobie specjalnym lejkiem do słoików. Nalewam bardzo gorący sok. Zakręcam, pamiętając, aby zakrętka i gwint słoika były czyste i suche. Natychmiast odwracam do góry dnem i w tej pozycji pozostawiam słoiki do wystygnięcia. Z naszego przepisu otrzymaliśmy niecałe 2 litry pysznego, gęstego syropu truskawkowego. Wszystkie artykuły, których użyliśmy do przygotowania tego soku, mogą Państwo zakupić w naszej hurtowni lub na stronie www.homik.pl. Zapraszamy!